takich powodów, żeby wyśmiać mnie. Później jako jedyna niewidoma w domu dziecka, więc to wszystko sprawiało, że gdzieś czułam się taka gorsza. Jadziu, pięknie było Ciebie poznać i w ogóle rozmawiać z Tobą. I to jest już kolejny raz, kiedy możemy rozmawiać. Jak patrzę na Twoją uśmiechniętą twarz, to aż sama się uśmiecham. Tak jak ja Ciebie widzę, z tego co mi mówiłaś, to jesteś taką niezwykle radosną, ciepłą osobą, otoczoną aniołami wokół siebie, pełną takiej wiary, też ciepłej, gdzie czuję się, że ten Bóg jest tak faktycznie z Tobą, trzymając Cię za rękę. Ale nie było chyba tak zawsze. Nie zawsze tak było. Bo z domu, z tego co pamiętam, pochodzisz z takiej bardzo wierzącej rodziny, góralskiej. To znaczy tata był góral, mama z Olsztyna, ale tata głównie pilnował tego, aby w domu było wszystko jak trzeba, żeby niedziela była świętym dniem. Więc nauczyliśmy się tak przygotować do tej niedzieli. Zresztą z mamą często te różańce to były godziny klęczenia, gdzie jako dziecko nie mogłam się doczekać, kiedy się to skończy. Ale zawsze szukałam gdzieś Boga. Wchodziłam do kościoła, kiedy był pusty. Aż do dnia, kiedy rzeczywiście pokazano mi Biblię. A jak było? Kto ci pokazał Biblię? Siostra mojego męża. I tak przyjęłaś zupełnie swobodnie? Wcześniej nie czytałaś, bo mieliście w domu Biblię, czy nie? Nie mieliśmy. I nie miałaś oporów, że ktoś ci Biblię daje do czytania albo czyta, rozmawia z tobą? To znaczy, o Biblii słyszałam, natomiast nigdy jej nie miałam w rękach. W domu to zawsze te, no wiadomo, śpiewnik i podręcznik katechetyczny, ale samej Biblii nie pamiętam, żeby była w domu. I siostra ci dała Biblię, czy czytała ci, czy razem czytałyście? Nie. Na tyle jeszcze wtedy widziałam, że za pomocą monokularu sobie sama czytałam. Ja się zresztą bałam jakichkolwiek nacisków, więc... A czemu się bałaś? Nie wiem. Takiej zdrady. Gdzieś byłam przekonana, że ktoś mnie chce odciągnąć od prawdziwej wiary. I wtedy, kiedy kupiłam sobie Biblię, zaczęłam czytać sama. Zaczęłam czytać sama, ale pierwsze informacje od Ani się dowiedziałam o różnicach, bo to mnie najbardziej zainteresowało. Czyli o różnicach tego, co jest w Biblii, To znaczy wierzyłaś. Nie. Ona mi w pewnym dniu, na spacerze żeśmy byli, więc ona mi kiedyś powiedziała, Jadzia, nie jestem już katoliczką, jestem adwentystką. Wow. I jak zareagowałaś? No więc... Dlaczego nam nic nie powiedziała? Ona mówi, bałam się też reakcji rodziny. No i jakoś tak była to jej sprawa, więc całkowicie dla nas to była tajemnica. Nie widzieliśmy, że się ochrzciła. Powiedziała nam już po wszystkim, nie? A ty bałaś się tej zdrady? A jak poczułaś, jak siostra? Nie poczułaś się zdradzona? Że... Nie poczułam się zdradzona, ale może zawstydzona, bo jak ona mi zaczęła mówić o tych różnicach, jakie są pomiędzy kościołami, to ja nie potrafiłam nic więcej powiedzieć. Miałam parę pytań, ale gdyby mnie pytano, to nie miałam żadnej wiedzy. Czyli tak naprawdę nie znałaś swojego Boga, nie, w którego nie znałam, wierzyłaś? Nie znałam. I poznałaś Go przez Biblię? To znaczy, poznaję cały czas, ale na pewno to, co zwróciło moją uwagę, to Prawo Boże. To był szok. Kiedy przeczytałam Prawo Boże, to gdzieś już zaczęłam po prostu myśleć inaczej. A kiedyś przyszedł ksiądz po kolędzie i chciałam z nim o tym porozmawiać, bo to była taka walka. Z jednej strony chciałam poznać Boga, a z drugiej strony poznając Go widziałam, że coś z tym trzeba zrobić, że to, co ja robię w tej chwili, to
to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Czyli Biblia ci pokazała, że coś jest różnica, nie tak, tak? I chciałaś coś z tym zrobić. Chciałam z tym coś zrobić. I jak ksiądz zareagował? No zaczęłam pytać, dlaczego te prawo Boże w Biblii jest inne niż ja go znam. A on po prostu powiedział, że tak się Kościołowi upodobało i po prostu wyszedł. I wtedy dopiero byłam zaskoczona, że nie walczy o mnie. Że powinien mi tłumaczyć, że albo oni mają rację, albo my mamy rację. Ja chciałam konkretnie takiej odpowiedzi, po czyjej stronie jest ta racja. No ale jak powiedział, że tak się Kościołowi upodobało i wyszedł. A ty tego nie zaakceptowałaś? Zasmucił mnie tym, że mi nie walczył, że jakoś tak mnie zlekceważył. Ale czytałam dalej. I jak czytałaś dalej, to co się dalej stało? Wtedy zaczęłam rozmawiać z Anią o tym, co mnie tak porusza. I ona mi zaproponowała, żebym zrobiła kursy biblijne. I tam były na różne tematy. Pisałam wtedy do Bielska. Wysyłali do mnie listy, ja do nich. I tak to się zaczęło. Później poszłam na wykłady i ciągle byłam obserwatorem przez 3 lata. 3 lata aż. Obserwowałam, ciągle się bałam gdzieś tak zdeklarować, a z jednej strony pociągało mnie coś. No i poznawałam w międzyczasie ludzi, fajnych ludzi. A zaczęłaś się modlić tak osobiście w międzyczasie? Tak, ale ja zawsze się modliłam. To znaczy, pamiętam, że te regułki to były tylko w domu rodzinnym. Ale ja często rozmawiałam z Bogiem, bo ja zadawałam Bogu dużo pytań. Odpowiadał? Nie odpowiadał, ale zawsze miałam dużo pytań do Boga. Dlaczego? A najczęściej to właśnie, kiedy spotkała mnie taka sytuacja, kiedy chłopak mi zmarł. I też miałam taki żal do Boga, że ludzie, tutaj matce umiera trzecie dziecko, a z kolei na przykład łobuzy chodzą i czują się dobrze. Nie? Więc taką niesprawiedliwość gdzieś widziałam i ciągle z Bogiem o tym rozmawiałam. A nie miałaś do Boga pretensji o nic? Ja wiem, trochę miałam. Też pochodzę z rodziny, gdzie choroba była. Miałam chorą mamę. Mam chorego brata. Sama też w 10 roku zaczęłam tracić wzrok, więc no trochę tych pretensji było. A co ci pomogło pogodzić się z Bogiem, czy albo zrozumieć, dlaczego coś się dzieje, o ile w ogóle zrozumiałaś? Był taki czas, kiedy jak poznałam Boga, czytając Biblię, to pierwsze co, zaczęłam się modlić, bo tam widziałam Boga z mocą. Boga żywego, więc jaka pierwsza moja modlitwa? Boże, przywróć mi wzrok. To była pierwsza modlitwa. Ale im dłużej się modliłam, tym ciągle jakiś miałam taki potrzeb dości na tym, prawda? Więc gdzieś może akceptacja chyba samej siebie, że nie tak o wzrok już modliłam się, jak odczuwałam to, że Bóg pomaga mi iść po prostu poprzez te moje życie. Jakoś tak łatwiej, nie? No, prawdę mówiąc, jak ja cię troszeczkę poznałam, to w ogóle bym nie zobaczyła. Nie widać z ciebie, że masz jakieś pretensje, że jakiś żal. Jesteś osobą radosną i uśmiechniętą. Więc chyba ten... Teraz, ale takie jak miałam pogodzenie te 20 parę lat, to chciałoby się widzieć, tym bardziej, że jeszcze takie decyzje, mąż, dzieci, prawda, to chciałoby się mieć tego wzroku więcej. Ja traciłam stopniowo, więc też mi było łatwiej, bo są osoby, które nagle tracą, więc to jest straszne, widzieć i nie widzieć. Natomiast u mnie to było tak gdzieś przechodziło, że nawet ja tego nie zauważyłam, kiedy przestałam widzieć, dopóki mi mąż tego nie pokazał, nie? Właśnie, mąż, bo Bóg dał ci też, chyba pobłogosławił, można tak powiedzieć, prawda? Tak, pobłogosławił. Chociaż nie brakowało problemów, jak w każdym małżeństwie, ale rzeczywiście postawił na mojej drodze. Ale pięknie się o nim wyrażałaś. Przyjaciel, przewodnik. Nauczyciel, bo nic nie umiałam.
nieprzygotowana do życia w ogóle, bo w internatach byłam, więc gdzie miałam się tego uczyć? To mnie mąż przekonał, że nie jest tak źle. I podjęłaś decyzję taką, żeby faktycznie oddać Bogu życie? Tak. Ale to tutaj ja sobie zapisałam nawet takie piękne zdanie, które powiedziałaś, jak rozmawiałyśmy wcześniej, że w pewnym momencie poczułaś się kochana przez Boga i wyjątkowa. Tak, tak. Zawsze miałam taką niską ocenę. Ale, no bo zresztą życie trochę tak poprowadziło mnie, że ciągle słyszałam takie negatywne, że jest bieda w domu, mama chora i to mama jeszcze psychicznie chora, więc tych takich powodów, żeby wyśmiać mnie później jako jedyna niewidoma w domu dziecka, więc to wszystko sprawiało, że gdzieś czułam się taka gorsza. Dopiero Bóg mi pokazał, że mnie kocha, że jestem wyjątkowa, że za mnie umarł, że zrobił wszystko. Ja to też, ja często powtarzam, że ja już jestem księżniczką. No, że jestem obywatelką nieba. To już pocieszam się i bardzo lubię marzyć o niebie. A taki jeden temat, który się często przewija w rozmowach z ludźmi, którzy nie wierzą albo którzy mają właśnie problemy, to często uważają, że życie chrześcijanina jest życiem trudnym. Gdzie trudne? Tak jak ja słyszę o tobie, to twoje życie bez Boga było trudne. A jak to jest życie z Bogiem? Powiem ci, że ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem cwaniara. A mieliśmy w pracy, mam w pracy psychologa i robił nam taką osobowość. Więc też tam między innymi chcieli zobaczyć, jak radzimy sobie ze stresem. I było pytanie, a co robisz, jak masz problemy? Ja mówię, powierzam je Bogu. I ja mówię, Boże, ja tak rozmawiam z Bogiem. Boże, Tobie powiedziałam, teraz to już jest Twoja sprawa. I naprawdę Bóg w cudowny sposób je rozwiązuje. Doświadczam tego codziennie, bo ja potrzebuję pomocy drugiego człowieka. Więc nigdy mi tej pomocy nie brakuje. Zdarza się często tak, że jak ktoś mi pomoże, to ja mu właśnie mówię wprost. Dzisiaj modliłam się o anioła, żebym bezpiecznie doszła do pracy i w potrzebie dzisiaj mi pomaga pan, pani i mówię, robi pani dzisiaj za anioła. Wiedziała pani o tym? Ona wie, nie, ale ludzie się bardzo często śmieją i dziękują. I mam taką fajną taką atmosferę, że zanim dojdziemy do tego przystanku, bo czasami proszę tylko, żeby mi wskazali kierunek. Bo dla niewidomego zgubić kierunek jest bardzo prosto, tym bardziej, że teraz wszyscy tak jakoś parkują byle gdzie, więc obchodząc samochód gubię kierunek. Nieraz mi się wydaje, że idę prosto, a idę skosem i jestem zupełnie gdzie, nie tam, gdzie chcę. No to jest coś, o czym osoby widzące zupełnie nie zdają sobie sprawy i nie wiedzą. I to jest tak nagminne, że dlatego ja potrzebuję aniołów codziennie. A opowiadałaś mi o takim fajnym aniele, który wręcz cię do samochodu zaprosił. Tak, tak. I powiem ci, że to są takie zaskoczenia, bo na przykład we wtorek chodzę drogą tą samą. Mam już utartą drogę, znam, wiem, gdzie jest górka, gdzie pagórek, gdzie wszystkie krawężniki. To są takie odcinki, które mi też mówią, gdzie jestem. Żebym mogła, na przykład jak się zgubię, to po prostu powiedzieć przez telefon, doszłam tu, nie doszłam tam. Ale kiedyś właśnie tak wychodząc z domu, prosta droga, skręcam, blacha. Ja jestem na ulicy, a to jest taka jeszcze niebezpieczna ulica, gdzie są takie zakręty. Zakręciłam, idę ulicą, wiem, że z zakrętu może samochód wyjść, więc już miałam niepokój. Ale znalazłam jakąś tam przestrzeń, wskoczyłam sobie na chodniczek, zadowolona, zatrzymuje się samochód. I mówię, proszę pani, gdzie pani chce iść? Ja mówię, do prasy prosto. No to proszę wsiadać. Ja mówię, nie, już sobie poradzę. Nie, przed panią jest rozkopany chodnik, a tam rury jakieś tam, wodociągi chyba kładły nowe. I on mówi, proszę wsiadać. No więc wsiadłam. Podwiózł mnie pan do końca tej ulicy.
Też mu powiedziałam, że dzisiaj za anioła robił. Pomodliłam się za niego, bo zawsze się za moich przyjaciół modlę, więc tym bardziej pobłogosław Boże temu człowiekowi, który dzisiaj mi pomógł. I po prostu tak życie moje wygląda. No, kto wie, może i spotkałaś i prawdziwego anioła na swojej drodze. Tego nie wiemy. A taki też szczególny przypadek, o których się modliłaś, no bo będąc osobą mocno niedowidzącą, jakby nie przysługiwał ci pies przewodnik. Tak. A wiem, że marzyłaś o tym, żeby mieć psa przewodnika. Żeby mieć psa przewodnika, to rzeczywiście trzeba nie widzieć. Jest to szkoła, gdzie pies ma prowadzić niewidomego, a nie niewidomy psa. I ja, kiedy traciłam wzrok, to zaczęłam się bać, bo ja miałam takie lęki przed tym, jakie obrazy się tworzą przede mną. I chodzenie z laską to był koszmar. Ja wchodziłam w żywopłoty, albo bardzo często ludziom między nogi, bo ma laska 1,50 m, więc ode mnie kawał drogi, prawda? Mm-hmm. Ale też właśnie nie umiałam się skupiać na tych dźwiękach z zewnątrz. Podłoże mnie myliło. No więc dużo było takich rzeczy, których się musiałam nauczyć. Więc marzenie o psie. I zaczęłam marzyć o psie. O psie, może by mi pies pomógł. Jak zaczęłam się interesować, to mi powiedzieli, że dla niewidomych kolejka długa. Też były koszty, bo to gdzieś około 6 000 taki pies kosztował. I nagle zaczęło się, że w pracy koleżanka do mnie mówi tak: Jadzia, mam psa, który mi się oszczędził i nikt nie chce suni. I tak myślę, że ty masz dzieci, wyjeżdżasz na wieś często. Nie przydałby ci się pies? No i tak z mężem żeśmy rozmawiali. Wzięliśmy 4-kilową sunię. Później urosła na 50-kilową, bo to było owczarek niemiecki. No. A po 7 miesiącach, jak już była u nas Tatina, dostałam telefon z Polskiego Związku Niewidomych z Chorzowa i pani do mnie pyta się mnie, czy jestem zainteresowana psem przewodnikiem. Ja mówię, jak najbardziej. I ona mi tylko właśnie jej tłumaczyłam, dlaczego nie mogę, bo już myślałam o tym, a ona mówi, nie, dzwoni do nas pan, policjant, który miał wypadek taki bardzo niebezpieczny i przyrzekł Bogu, że jak z niego wyjdzie, to on coś zrobi dla innego. A ponieważ umiał tylko szkolić psy, więc pomyślał, że przeszkoli psa dla niewidomego. I tak trafił do mnie. To chyba tylko Bóg ci tego... Tylko Bóg. Tą osobę skierował do ciebie. Ja z Bogiem zawsze rozmawiam o moich lękach. Mm-hmm. I po prostu moja modlitwa to: Boże, boję się tego. Boję się tamtego. Pomóż mi. Prowadź mnie. Bo tych lęków, jeszcze jak traciłam ten wzrok, to było naprawdę masa. Rodzina jak rodzina pomagała, starała mi się pomóc, ale nie zawsze byli przy mnie. A teraz nie dość, że jestem zrehabilitowana, bo dzięki psu przewodniku się naprawdę 9 lat chodziłam z nim. Nauczyłam się, po prostu odważyłam się. Nauczyłam się z laską chodzić. I można powiedzieć, czuję się wolna, nie? Przez to. A jak mówisz, że dosyć często prosisz Boga o pomoc, jak masz jakieś lęki, a o co najczęściej Boga prosisz? Najczęściej? Moją modlitwą taką codziennie to jest, zapraszam, budzę się i mówię: Dzień dobry Boże, bo od tego zaczynam, prawda? I dziękuję, że mnie obudził. Bo ja żyję z dnia na dzień. Każdy dzień po prostu skupiam się na dniu. Kiedyś myślałam nawet, jak to będzie, jak będę miała 60 lat. A teraz myślę o jednym dniu. Ale ten dzień to jest właśnie tak: przywitać Boga, zaprosić Go do mojego życia, oddać Mu się w opiekę, bo wiem, że potrzebuję Jego. I wtedy właśnie zawsze proszę: Boże, postaw na mojej drodze aniołów, jeżeli będę w potrzebie. I to są aniołowie, tak jak Tobie mówiłam. Ale czasami też stawia na Twojej drodze takie osoby, które nie tylko Tobie pomagają, ale i Ty pomagasz. Tak, często.
zaczepiają mnie ludzie. Kiedyś wracając z pracy, zaczepiła mnie pani i mówi tak, czy mogę panią porwać na herbatkę do siebie? No to ja najpierw wywiad, a gdzie, żeby to nie było za daleko? No ale uśmiecham się i od słowa do słowa, o co chodzi. I ona mówi właśnie, że ma wnuka, który stracił wzrok. I życie mu zbrzydło. Nic, oni się boją, żeby nie zabił się, bo ciągle mówił o tym, że dla niego życie już straciło sens. Ja wierzę, bo jak się ma 20 lat i nagle się traci oczy, bo był cukrzykiem, więc takich problemów no, nie życzy się nikomu, prawda? I jesteś w stanie wspierać, pomagać tak, takim osobom? Tak, opowiadam. Opowiadam, czasami podpowiadam, gdzie mają się udać. Mówię o naszym kole, na przykład też mówię o tym, żeby okuliście powiedzieć, żeby nie, bo nieraz jedna pani do mnie mówi tak, wie pani, tak patrzę na panią i też martwię się o swoje oczy, bo coś mi zaczyna tak przed oczyma latać. Pierwsze co to właśnie przychodzi mi na myśl, że może ona już ma wylewy i mówię, niech pani tego nie lekceważy, proszę iść do lekarza. I zaczynam opowiadać o kimś, kto miał podobną sytuację i gdyby nie miał pomoc w porę, to byłoby źle, nie? A jak sobie, Jadziu, pomyślisz o takich osobach, bo takie na pewno też spotykasz, które gdzieś się zagubiły i szukają Boga i nie mogą Go znaleźć. Sama też Go szukałaś dosyć długo, potem miałaś taką historię, że trochę osłabłaś w wierze, tak. Wróciłaś. Straciłam trochę, no. Tak, to co byś poradziła takiej osobie, która szuka albo gdzieś kiedyś znalazła Boga, ale się zagubiła po drodze? Ja zawsze mówię, skoro ja skosztowałam, przekonałam się, że Bóg jest dobry, spróbuj tego samego. Najczęściej mówię o tym, jak mi Bóg błogosławi. I bo to chyba najbardziej przemawia do nich. I opowiadam o swoim życiu, a też Bóg mnie przeprowadził przez śmierć męża. I to było straszne doświadczenie, ale naprawdę Bóg wiedział, że mi jest potrzebny. Potrzebny ktoś, więc sprawił tak, że dostałam nową rodzinę, bo starszy syn założył rodzinę. I mało tego, teraz mam rodzinę nad sobą, bo mieszkamy w jednym domku. I mam wnuka, wnuczkę, synową fajną, naprawdę. Czyli jest za co Bogu dziękować. Jest. Pomimo niby trudnych doświadczeń, to tak jak powiedziałaś, życie chrześcijanina wcale nie jest trudne. Nie jest trudne. Wręcz jest łatwe, jeżeli powierzamy problemy Bogu. Ale powiem Ci, Gosiu, że ja na przykład opowiadam swoje doświadczenia zawsze w pracy. Bo na przykład jeżeli, tak jak mówię, aniołowie mi pomogli dojść bezpiecznie na przystanek, to później opowiadam im, ja mówię, słuchajcie, dzisiaj mnie nawet podwieziono, nie? I opowiadam, to ktoś powiedział, wiesz co, jesteś odważna, bo ja bym się bała wejść do samochodu. A ja ufam ludziom. Oddając się Bogu, ja się nie zastanawiam, czy mnie ktoś skrzywdzi, bo wiem, że jestem pod opieką Pana. Ale na przykład teraz, kiedy rozmawiałam z Tobą, przygotowując się właśnie do tego naszego spotkania, to zaczęłam przypominać sobie i tak rozmawiałam z synem i mówię, patrz, ja zapomniałam o tym, ale miałam takie zdarzenie, że pojechałam z mężem do pracy, bo w jednym zakładzie żeśmy pracowali, ale wracałam zawsze sama, bo jako niepełnosprawna pracuję 7 godzin, a on pracował 8. Więc wracałam przewozem sama. I w połowie drogi zauważam, że ja nie mam laski. Po prostu gdzieś nie spakowałam jej i moja modlitwa, Boże, tak jak zawsze, zaprowadź mnie bezpiecznie do domu, ufam Tobie i koniec. Jadę, wysiadam i nagle ktoś mi mówi, cześć mama. I ja mówię, co ty tu robisz? A on mówi, a szłem do Damiana. Ale do Damiana się idzie w lewo, a ty żeś przyszedł w prawo. A on mówi, pomyślałem, że tak wyjdę po ciebie. Ja mówię, nie. I tak opowiadam synowi. To jest odpowiedź na moją modlitwę, bo ja dzisiaj jestem bez laski. I tak właśnie działa Bóg. Czasami wystarczy, ale najcudowniejsze jest to, że wszystko gra. Tak to w czasie gdzieś, prawda, poukłada, że tak jak z moim psem, trwało to dłużej, ale na przykład kiedy potrzebuję natychmiast, Bóg natychmiast działa. Nie przysłałby mi Krzysia, przysłałby mi sąsiada.
zawsze ktoś tam po drodze by się, prawda? Albo anioła, tak jak, jakby nie było, jakby nie było nikogo, prawda? Jadziu, na koniec mam taką prośbę szczególną. Jakbyś pomyślała o jakimś tekście biblijnym, który chciałabyś zadedykować osobom, które będą może słuchały, oglądały tą rozmowę. To polecam psalm 23. To jest psalm, który ja często mówię, kiedy się boję. Przypominam sobie wtedy, nie zapominaj, Bóg się tobą opiekuje, prowadzi cię, nie bój się. Jeszcze mało tego, nagradza. A ja mam dla ciebie tekst też z dedykacją. To jest tekst z psalmu 100. Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Dla mnie Ty jesteś taką piękną córką naszego żywego Boga. I życzę Ci, Jadziu, naprawdę, żebyś miała tych aniołów wokół siebie jak najwięcej, ale również też tych, którzy potrzebują Twojej pomocy, bo na pewno tacy są, a Bóg Ci pobłogosławił też darem pomagania. No więc służę też innym, bo teraz, tak jak mówiłaś, jest czas, kiedy ludzie mają dużo problemów, nie tylko zdrowotnych, ale też i psychicznych. I telefon teraz mi służy. To niech ten telefon u ciebie jak najczęściej dzwoni i żebyś ty dzwoniła do innych. Dzwoni i dziękuję Bogu. Dziękuję ci, Jadziu, bardzo. Ja tobie też dziękuję.